Witam wszystkich. Dzisiaj po has. Winerka koronia tego złapałem i pocztowy do mnie wszedł. Pocztowy siedzi z winerkiem, bo nie będę go trzymał z moimi na razie gołębiami. To ktoś mu lota ściął i chodził. Cip. Rzeszowski w ogóle z taką koczką chce się parzyć. A ona chce się z nim wam pobyć. No takie, ojej, o zobaczcie, jakie głodne. Cip. Cip. Zobaczcie, jak przyszły, jakie grzeczne pupilki. Cip. Zobaczcie, jakie grzeczne pupilki. O, cip. Te stare to wszystkie reagują, bo wiedzą, o co chodzi. O, to już Budapeszt w ogóle do wiadra już zaglądał. Masz tyle. To jedz. O, wyszła koczka, którą Rzeszowski chce się parzyć. Widziałem, bo ma się wypiórko. Cip. O, idzie koczka dla Rzeszowskiego, co jest koło tego żałobnika. Teraz tutaj się przemieszcza. Koło Ryśki, koło czerwonego. Tam idzie. Niech trochę sobie zjedzą. Psik! Widzę, że kot już jakiś przyszedł mój. No. Ja gdzie już, kurde, mi powiem wam, że tego mi wchodzi do tego, do 18% baterii, więc będę musiał ten trochę kończyć. Nagram ile? 5 minut. Zdążę zapewne. O, Berlin grucha na tą motylkę, to będzie do pary z nią szedł. Będę go parował z nią. Potrwa to może z miesiąc, ale zobaczymy. To może on też jak się nie sparzy, jak będzie wszystko z nią ok, ja się nie sparzy, z moim to ją puszczę. Bo do Kalina bym sobie zostawił, jak wlazła. Powiem wam. On sobie zostawię do Kalina, a jak nie będzie chciała, to wypuszczę ją. Miła, taka, powiem wam, bardzo miły gąb, sympatyczny, taki malutki, taki, on bym powiedział inny bardziej, inny. Taki inny, po prostu inny gołąb. Nie jest to samo, co kurde, no to tylko siedzenie i tego, i wygląd. Ona jest taka sympatyczna, taka malutka, miła taka, nie najpiękniejsza, nie, powiem, nie jest ładny to gołąb. Pokażę wam, zobaczycie, może niektórym się spodoba, ale mi osobiście to nie najpiękniejsza jest, ale ten jej sam wygląd. Powiem wam, że takiej, tak małej samicy nigdy nie widziałem w życiu swoim. Tak małej samicy pocztowej. Ona jest, nie wiem, kurde, ona. Bo zobaczycie, bo zaraz zobaczycie, jaka mała. Może ktoś ma mniejszą. To będę zaskoczony. O, Morlinka już zaczyna na gniazdo, powiem wam, że zbierać. No bo ona zaczyna, bo kurde, wiecie, no. Jasny ją przeleciał i to kilkanaście razy. Murzyn ją przeleciał, koroniaty. O, ten, nie ciemny, tylko murzyn. Nie chcą już tego jeść, widzę. No to jak już tego nie chcecie jeść, to już. Bucianu będę musiał trochę poparzyć. O, i sobie jedzą tutaj. Zbierają sobie wszystko. O, biegnie jakiś pies, kurde, teraz. Tu mój kot sobie chodzi i poluje. Zaraz moje, ja zaraz przepoczę go. No wołałem tego kota. Psik, sąd już. Uciekaj. Psik. Uciekaj. Ja wam nie chcę odejść. Zawołałem go, żeby ten pies go nie pogryzł. Ej Boże. Bo jaja by były, jakby on go kurde pogryzł. Na śmiechu to trochę zrobiłem, ale żeby nic mu lepiej nie zrobił. Kot ochotę ma na polowanie, nabrał. O, nabiera, coraz bardziej nabierają na jedzenie. Ochotę. Tutaj jakaś pani krzyczy na tego pieska. Mówi mu komendy, ale on niestety, mówi mu wróć, ale on niestety robi swoje i ucieka, no po prostu. Zobaczcie, jak zjadają wszystkie ziarka. O, pypcia miał, zobaczcie, ten biały, no. Pypcia miał. W piątek mu wziąłem, no, wczoraj mu przeszło, bo w czwartek mu wziąłem. Ogólnie także zdjąłem, a tak to
trochę się boją, ale kot taki. Nie ufam temu kotu. Nie ufam, mu się wydarzą, którego dnia do gębnika mi wejdzie. Kiedyś, a jak wejdzie do gębnika, to wszystkie te mi wypędza, większość. Pocztowy to ucieka, bo kiedyś ja miałem pocztowych 5 i wszystkie mi wypędził, jak tylko wlazły do gębnika kot. Nas taki biało-czarny był. Dębie niby się nie boją, ale tak widzę, że trochę mu nie ufają. Bardzo się z tego cieszę powodu, bo jak będą ufać, no to niestety. Wczoraj w ogóle miał być film. Miał dzisiaj w ogóle być ganianie pocztowych, ale że lata puścinałem tym 4 moim oczywiście. To wiecie, no. Nie ma. No może by nie uciekały. No. Ale no dalej ucieka, to ktoś będzie chciał z was, to może odbiór osobisty i zabrę te pocztowe. Ale na razie jeszcze tego. No tak bym chciał, żeby ktoś to dalej zabrał, bo jak to się gdzieś tu blisko weźmie, zabierze, no to wiecie, to tak one wrócą. Minimum 100 km, żeby one gdzieś poszły. 50 to może. Za domowym, no może. No. Wydaje mi się, że no ale 50 żeby było. O, Szymel uwodzi Ryśkę Berlinowi. Bo Berlin to się chce z nią parzyć. O, Berlin zazdrosny, grzeje za nią. No. O, jest ona. Ona ma ścięte też skrzydło, zobaczcie. Cip, 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 cip. Cip, cip, cip. Cip, cip. O, to jest jedyna pocztowa, która nie grucha, też już nic nie robi, kurde, bo wkurzyła się chyba na mnie. Ale o, no to jest jedyna pocztowa za to, która wychodzi na jedzenie, no. A jedzenia przypomina, że w budzie nie będzie. No nie będzie w budzie, albo kurde będą głodowały, albo będą wychodziły, kurde, ja nie będę ich trzymał w budzie tylko po to, żeby tego... Ja sobie po sobie do tego ciemnego będę sam po prostu wywalał. Sobie wyrzucą gołębie wtedy z gębnika, jak nie chcą wychodzić. Tego ten ciemny to już się nauczy, że on musi wychodzić, już wychodzi. Parę razy go wyrzuciłem, raz uderzył nawet prawie. Straszył chyba, o. Cip, 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 cip. Powiem wam, że już widzę, że tutaj rzucam tej paszy dobrej, to kurde, nie chcą zjadać nic. Wszystkie na tą Ryśkę gruchają. Zobaczcie, jak gruchają. Berlin taki zazdrosny. Ona bo widzą, że chce się parzyć ona, no to wiadomo, wykorzystać ją trzeba, no. Do swoich sprytnych, ale głupich celów z jednej strony, no. Dragon już nie będzie wychowywał jej dzieci. No więc niestety głupie te gołębie są, powiem. Wiadomo, no, że chcą mieć parę, no. O tą koczkę, coś koło tego czerwonego, to ją do Rzeszowiaka ją dam. A, bo to. Winer łódzki u mnie pary nie będzie miał, to go pozbędę się go, no. Z kilometra wrócił, prędzej niż ten koroniaty pocztowy. W ogóle wam powiem, że koroniatego pocztowego już nie ma. Czy uszedł wczoraj na drzewie i już nie zszedł później. Bo zamknąłem gębnik, stwierdziłem, że nie będę na niego czekał. Może go nawet Jaszum go gdzieś tutaj przyszedł i gdzieś niedaleko oskubał. Albo go z drzewa ściągnął nawet, tylko go nawet nie wiedział, o co chodzi. O, tutaj mój stary koko, jest i ten winer, ale on jest taki, wiecie, no. Niech zjadają, kurde, to wam powiem, że... O, Ryśkę grucha dalej ten Szymer, a zobaczcie, jak Berlin wojuje o nim. Szczekają jakieś psy. Kurde, szczekają, a Berlin jakiś zainteresowany też nią. Tak chodzi za nią, chodzi, klepie. Ona twarda jest, nie chce się. No bo są ładne samce, no to ona woli dawać im się gnieść, a nie takiemu kurde Berlinowi, zwykłemu kokowi. Tak powiem, no bo takim szczekiem szemlem ona by się bardzo szybko sparzyła, czy z pocztowym. Nawet nie trzeba było czekać tygodnia. A z nim to kurde będzie miesiąc się parzyła, tak jak ciemna z ciemnym, kurde. Temu szemlowi to się gnieść dawała, a z ciemnym to się długo parzyła. No ale się w końcu sparzyła, no ostatecznie, no bo zbytnio innego fajnego samca nie miała, no bo mogła albo z murzynem, albo z ciemnym, no. Tak to mogła sobie z kokiem się sparzyć, no albo dawać się gnieść dalej tym pocztowym, no i... O, tego żółtego ganiają po jastrzębiu. Żółty się boi w ogóle wyjść z gołębnika. Dwa najładniejsze czerwone wyszły. Dwa najładniejsze, bo mówię prawdę. Dwa najładniejsze czerwone wyszły, jakie posiadam. Sprawdźmy zaraz ile baterii, 14%, to wychodzi na to, że... Teraz będę musiał kończyć. No 15 minut wam filmu nagram i kurczę, tyle starczy.
Bo w weekend nie będzie jedzenia w gołębniku, tylko będzie na zewnątrz. Tylko z rana będę dawał, bo z rana muszę, jak będę do szkoły chodził, ale w weekend nie będzie w ogóle jedzenia w gołębniku. No może będzie brzydka pogoda, będzie też padło, to im wtedy dam, ale jak będzie tak ładnie, to kurde nie ma, mają jeść na dworze. Mam też wyjść na dwór, żebym mógł popatrzeć, a nie kurde, że one nie chcą wyjść, o. Mewka jaka zazrosła na tego szymla tam przyszła, ta Oryśka chce się z nim parzyć, o. Aż sama głupia nie wie z kim się, które parzyć, kurde, raz chce się z Berlinem, raz chce się ze szymlem, no. Czerwony też ładny jest, ten jeden tam chodzi. A ten czerwony to nie, to parę ma, to on jej nie będzie chciał raczej. No i tak siedzę, trochę poprzybliżam, o. Sobie chodzą jakoś, o, tutaj pocztowe sobie wlatują, o, teraz za mną wylądował jakiś. O, to ten, co się na gniazdo zbiera, zobaczcie. Poleciał od razu, no. No teraz jajka będzie miał, dosłownie sekundę, to sobie zobaczył, o, tutaj szymel jeszcze zbiera już. Morlinka się przygotowuje, bo Dawid nie będzie miał dzieci chyba w życiu wcale, bo gnieź nie umie. Do tej pory się nie nauczyła. Murzyn młody umie gnieść, żałobnik mu wygniatał samicę. Już się dzieci porobiły, no. No i oczywiście, że się dzieci zrobiły, kurde. Nie mam. Dzieci mu zrobiły się. Kurde, jajka wyrzuca, oczywiście. Jajka wywalam, a przyniosę inne mu. Będzie wychowywał nie swoje dzieci, ale chociaż ładne coś wychowa. To ja będę musiał go rozdzielić od tej morlineczki, bo to szkoda tylko samicy, bo ona będzie się marnowała z nim całe życie swoje. Mówię wam, będzie całe życie się z nim marnowała, bo on też jak nic dla niej nie zrobi wielkiego, bo młodych to z tym nie odchowa swoich. Bo jakby aporto pocztowy bym wiedział, że tylko on ją gniót, no to bym mu zostawił te jajka, ale ja wiem, że właśnie on, tylko on nie gniótł tej swojej samicy, a gniotły ją dosłownie, można powiedzieć, dosłownie wszystkie samce w pobliżu. Ogniotu jasne, czasem może pocztowy zgniósł, nie widziałem. No dzisiaj widziałem kolejnego murzyna, dzisiaj widziałem, że gniót ją. Ostatnio widziałem żałobnika. Raz prawie buczaty wskoczył, ale zdążyła wstać. I tego, no. O połowę, zobaczcie, wróciła. Bo one mają wszystkie lota ścięte, zobaczcie. O, górnolot wyszła, zobaczcie, od razu za pindala za nią. Biega za nią, o, poszła, biała jeszcze. O, przyszła. Ta Budapesztka, temu to się nawet poderwać nie chciało do góry za nią, o. Leniwy jest jak nikt inny. On też już ją na jajka zaczyna. Ona za pół leci tam, mówiłem. O! O. I samica wsiąkła. Albo pójdzie tam, albo nic z tego nie będzie, no. Już ciemny grzeje tam po gruchę, bo widział, że... O, poszedł i on, o. Berlin grucha, o, to teraz zobaczcie, Ryszka też chce się z nim parzyć, o. A, już poszedł sobie. No, chciał się z nim parzyć, on już, kurde, wie, czy on... O, chce się z nim parzyć, czy on nie chce się wam powiem z nim parzyć, ja już... Sam jak tak patrzę, to już sam nie wiem. Do tego łębie czasem, czy one coś chcą, czy one nie chcą. Takie gołębia grzeszowskie, czy coś, to będą musiały... Cio, zobaczcie, on trzyma ten kawałek, to już sporo czasu. Fruwa z nimi wszystko robi. Winerek wali, widzę. Dalej, o, ta przyszła tutaj, chce pozbierać jakieś dobre ziarka. Chcesz? Nie, chcesz kukurydzy, to nie. Zabieram kukurydzę. I rzuciłem, żeby se pozbierała, to nie chcę. No bo ona musi sobie skorupkę wytworzyć jeszcze, to jest... Pół sukcesu, o. Tam se poszły usiąść. Ten pocztowy z tego stąd. No, im się, tam spodobało siedzieć i lata tam. Na Berlin dalej stara się uwić swoją jakże Ryśkę. Znaczy teraz się nie stara uwić, tylko i pilnuje, jakby był z nią w parze. A nie jest, no niestety. Przykra kolej rzeczy, no niestety nie jest z nią w parze. Dobra. Ja was pozdrawiam, o Krymek będzie gniót znowu. Już dzisiaj, chyba piąty raz będzie on gniót. Powiem, to kurde. O, żałobnik grucha, bo przecież ją też czasami gniót, to teraz o. To jest będzie ojciec jednego z jej dzieci. Nie, no śmieję się, ich jajka potłukę, no bo wrzucę do lasu, no bo to.
W życiu tego bym nie chciał uchowywać, takiej gołębi. To koki będą paskudne, będą jakieś, wyjdą jakieś. No co, no po co może być po pocztowym pomurzynie? No kok, no. Pocztowym, siwym i pomurzynie. I jeszcze po żałobniku? Nie no, po żałobniku to by jakieś siwe wyszły zapewne, no. Bo kiedyś pamiętam, jak siwy żałobnik kiedyś wygniótł pocztową, tylko tarczową. No i wyszedł taki niby pocztowy był, nie wiem czemu wyszedł pocztowy. I wyszedł, no, pocztowy, a wyszedł siwy cały. Szmata się ruszyła, zobacz jak się podrywają. Coś tu już im podrywać się zachciewa. To patrzą za mną. Wykurę, coś tam była, tam nic nie ma. O tą koczkę ganiają, ona to chce się z Rzeszowskim chciała się parzyć, no. Bo tato jeszcze nie dojrzały, chyba samiec był. Rzeszowski to gruchał, on gruchał, bo gruchał, ale on kurde nawet nie wiedział co z nią, co zrobić, no. To wiecie, jak nie wiedział co zrobić, no to może nic nie zrobić. O, idzie ciemna do ciemnego. O. Jakby się... Psik! Ten łaj za to. Tego kota na tego wywiozę, zobaczcie. To Berlin tak kurde grucha, no. To co, ja was pozdrawiam, bo już mało baterii mam, 10%. Ja was pozdrawiam. O, tutaj Dawid grucha na jasną. Oczywiście nic z tego nie będzie, ale dobra, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dobrej soboty, dobrego weekendu. I jutro coś tam nagram dla was. Cześć.